Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 19 Luxerze. Ja dzisiaj wstałam około godziny 10. Powiem Wam, że po całym tygodniu byłam wykończona i musiałam troszeczkę odpocząć. Zaraz się wykąpałam i jestem już gotowa. Dzisiaj niestety nie mogłam Wam pokazać śniadania i też plany na moje śniadanie się zmieniły. Miała być pasta guacamole, ale myślę, że będzie albo jutro, albo w poniedziałek. Dlatego zobaczycie na pewno w końcu Luxera przepis. Dlaczego dzisiaj jest wszystko na szalonych papierach? Ja dzisiaj jadę do Gdańska na spotkanie ze znajomym księdza, po prostu tak na kawę, z koleżankami, a potem jadę na urodziny. I cały problem polega na tym, że miałam jechać o godzinie 15, a wyjeżdżam o godzinie 14, przez co ja muszę jeszcze zmontować dla Was vloga z wczoraj. Siostra co prawda obiecała, że mi pomoże z wrzucaniem, ale zobaczymy. Natomiast muszę zmontować vloga, muszę się wymalować, zebrać, spakować torbę, zabrać aparat i tak dalej. Dlatego ja teraz na pewno do Was się nie pokażę, aż skończę makijaż przed samym wyjściem. Tutaj oczywiście mi wyskoczyły krosty. Nawet nie zakrywałam ich, nie robiłam brwi, bo zaraz i tak będę się malować. Dlatego pokażę się później Wam jeszcze przed wyjściem z całej okazałości, bo mam na sobie sukienkę. Ale o tym chyba też powiem później. Jak ja śmigam i trzymajcie kciuki, żebym się ze wszystkim wyrobiła. Ja już jestem gotowa. Jak możecie zobaczyć, mam sukienkę z H&M-u. I do tego grube czarne rajstopy i taki makijaż. Dzień na powiekach to jest nowy Catrice, a pomadka do ust to jest Maybelline Color Sensational Tom Mouth. I myślę, że prezentuje się naprawdę spoko. Nie zdążyłam tylko kontrolować twarzy niestety, bo miałam do wyboru albo kontrolowanie, albo montowanie dla Was filmu. Co najważniejsze, film się udało mi zmontować i moja siostra go wrzuci, więc vlog który powinien być. Cieszę się, że się wyrobiłam, ale teraz nie będę tutaj przedłużać, bo zaraz dosłownie wychodzę. Chciałam tylko pokazać Wam, jak się wyglądam. Makijaż Wam jeszcze pokażę gdzieś w zbliżeniu, może jak wrócę jeszcze do domu, albo gdzieś na mieście. Zobaczymy. Dobra, pakuję torebkę, bo zaraz wszystkiego zapomnę i lecę. Jestem właśnie w parku w Oliwie, idę na SKM-kę, już jest po spotkaniu i teraz mam nadzieję, że zdążymy na SKM-kę. Zaraz Wam pokażę trochę parku. Co prawda ten park jest piękniejszy latem, ale mimo wszystko myślę, że warto byście zobaczyli jeden ze słynniejszych parków w Gdańsku. I mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i dojadę do Rumi na czas. Jestem już w Rumi, dojechałam, teraz idziemy na urodziny i zobaczcie, kto ze mną jest. Jest Paweł, będziemy się dobrze bawić. Mam tylko nadzieję, że koleżanka się zgodzi, żeby pokazać, kto ma urodziny. Zobaczymy. Muszę najpierw z nią porozmawiać, bo nie mam czasu. I w Rumi jest dużo zimniej niż było w Gdańsku. Podróż z SKM-ką minęła bardzo dobrze, dlatego teraz śmigamy. Thank you.
Nie wiem, czy to... Bawimy się dobrze, nie po? A jak? Dobrze jest! Jesteśmy na urodzinach koleżanki i jest świetnie. Tak. Impreza kwitnie. Będziemy grać. Będziemy tak, grać. Teraz będziemy grać w grę i zaraz zobaczycie przybitki. Witam Was już z powrotem z mojego domu. Wróciłam eskemką po pierwszej. Zanim się przybrałam i zmyłam, jak jeszcze jak widzicie jest druga 40, prawie 45. Ja powoli kładę się do spania, bo to był bardzo intensywny dzień. Wiem, że powinnam to już umieścić we vlogsterze kolejnym. Niestety postanowiłam to już dograć tutaj, a jutro zaczniemy kolejnego. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że mój szalony dzień, chociaż w skrócie pokazany Wam, przypadł Wam do gustu. I tak, jestem zmęczona i widzę, że już mówię bez sensu. Dlatego zachęcam Was teraz do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.